robiąc sobie przerwę w podróży wielką oraz małą pętlą bieszczadzką, robiąc sobie przerwę na Bustrzykach Dolnych, no nie sposób przespacerować się po przepięknym tutejszym ryneczku, na którym powitała mnie fontanna, a w którego centralnej części znajduje się ten oto pomnik. Pomnik żołnierzom polskim walczącym za ojczyznę. Wrzesień 1920, wrzesień 39. Tak naprawdę jedynym chyba mankamentem tego ustrzyckiego rynku jest fakt usytuowania, czy właściwie przebiegu przez jego właściwie sam środek, drogi krajowej numer 28. Nie wiem, kilkadziesiąt metrów dalej widzimy, że tam jest przejście dla pieszych z sygnalizacją. Nie wiem, czy te dwa przejścia, czyli to, które tutaj widzimy, jak i to z drugiej strony rynku, gdzie teraz przejechał ten pojazd, też nie powinny tutaj być objęte sygnalizacją świetlną, czy nie byłoby to bezpieczniejsze. A nie wiem, czy rzeczą najlepszą by nie było, gdyby owa droga krajowa numer 28 przebiegała w jakiś zupełnie inny sposób tego rynku, w zasadzie w ogóle nie ruszając, aby tutaj tak naprawdę tylko wprowadzono ruch pieszych. No ale cóż, na to potrzeba pewnie wielu środków finansowych, na których pewnie ani gminę, ani powiat, ani pewnie województwo nie stać. A oto widok na stację kolejową w Bustrzykach Dolnych. Stacja chyba dzisiaj już jest nieużywana w normalnym ruchu pasażerskim, tak mi się wydaje. A po czym to przypuszczenie? Ano, moi drodzy, to przypuszczenie po tym, że widzę tutaj drezynki turystyczne i podejrzewam, że to jest obecne główne wykorzystanie tej ustrzyckiej stacji. Z tego co widać, niegdyś była to stacja chyba, był to spory węzeł kolejowy. Tutaj zresztą widzimy cała rampa rozładunkowa, pewnie do towarów. Cały ten plac pewnie niegdyś, sami tutaj to co widać, to widzimy, że są tutaj co najmniej cztery tory, a jak sięgniemy hen dalej, tam stoją te drezynki, to widzimy, że te tory sięgają jeszcze dalej, więc kto wie, czy tam gdzieś nie było jeszcze bocznic. Natomiast przyznać trzeba, że generalnie okolica dworca kolejowego w Ustrzykach wygląda naprawdę pięknie. Trzeba powiedzieć, że bardzo ładne, takie czyste, typowo turystyczne dzisiaj miasteczko.